Siemaneczko, jestem Pepetem Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj mamy już październik, proszę państwa, 110 tysięcy na koncie. Będziemy chcieli przyjąć sobie pszenicę, ale widzicie, na moim tutaj pięknym planie jest to, co było zapowiadane, czyli dwie hale łukowe. Dwie hale łukowe, troszeczkę musiałem ciut więcej, to chłopaczki musieli ułożyć roboty, muszę troszeczkę pociągnąć pod skosem tą halę łukową, jedną i drugą, ale okazało się, że dogadałem się tak, że mamy dwie hale łukowe zamykane. Coś pięknego, coś cudownego, wreszcie doczekałem się coś konkretnego, coś naprawdę zajebistego. Cała inwestycja, no powiem szczerze, no nie była tania. Nie była tania, ponieważ cały koszt obydwu hal łukowych zamyka się w kwocie 190 tysięcy złotych. Ja wiecie, ja płaciłem 40 tysięcy, 40 tysięcy zaliczki. 40 tysięcy zaliczki. Tamta hala duża kosztuje mnie 110 tysięcy, no bo wiecie, ja jako samą konstrukcję 110 tysięcy, tutaj hala kosztuje mnie 60 tysięcy, więc powiecie, to gdzie 20 tysięcy? 20 tysięcy to jest właśnie coś, podłoże, beton, TP itd., wszystkie kotwiczenia, wszystko 20 tysięcy, więc całkowicie wychodzi mi 190 tysięcy, no 185 wychodzi mi całkowicie, więc nie ma tak źle, ja bym myślę, tak? Więc naprawdę nie ma tak idzie. Więc zostaje mi 150 tysięcy do przelewu. Ale dogadałem się na szczęście z chłopakami, że mam możliwość odłożenia tego, proszę państwa, sobie w ratach, tak to mogę powiedzieć. Patrzcie, teraz ta druga. No, to jest już hangar normalny, to już hangar na zboże. Coś pięknego, tak? Coś pięknego. No jestem zadowolony, jestem, no kurwa, podjarany tym, jak nie wiem co. To trochę jest typowe takie rozwiązanie, chociaż zdaje mi się trochę częściej jest takie coś. Takie łóżeczka, żeby drzwi ostosowane były elegancko, to są otwierane z kolei. A tu wiecie, tu będzie przede wszystkim na ciągniki, jakieś tam maszyny, a tam będzie na kombajn, zboże itp. Ale więc naprawdę będzie dla mnie zajebiście. Ale, żeby nie było tak różowo. Ja muszę teraz przelać pieniądze najprzód z fotowoltaiki 14,5 tysiąca. Przepraszam, 14,5 tysiąca fotowoltaiki. Zostało mi 5 tysięcy. Więc uzgodniliśmy razem z szefostwem, że to robili, że w tym miesiącu płacę za jedną halę. W przyszłym miesiącu jeszcze w dwóch latach płacę za tamtą halę. Tak się uwzględniliśmy, bo powiedziałem, to są dwie hale, które wiadomo, to jest spontaniczna inwestycja, więc to też tak, nie można sobie pozwolić na to. Wiecie, no tak sobie rzucić pieniędzmi. I takie 150 tysięcy. Więc tak, przelaliśmy 40. Więc za tą halę płacimy w tym momencie teraz, na szybko licząc, 70 tysięcy. Więc odejmujemy sobie 70 tysięcy z konta, staje nam 25 tysięcy. A że ja jestem osobą, która też chciała mieć szczęściowo już tam ogarnięte, damy się te 25 tysięcy. Trudno, darmo, my zarobimy się, ale powiem szczerze, nie chcę się zadłużać, czyli ogólnie daliśmy już 135 tysięcy, czyli zostaje mi jeszcze do kongreniu 60 tysięcy, więc nie ma tragedii. A jeszcze będzie co sprzedawać, ponieważ już lecimy tu, już lecimy tutaj. Jeszcze mamy tutaj kukurydzę, która nie została skończona do końca, ponieważ, proszę pana, ponieważ aż tyle nie było potrzeba. No oszukujemy się, tyle nie było potrzeba. I tak było tam po raz 100 ton tronki, więc będzie elegancko. Więc tak, to co chciałem, to powiedziałem.
coś kurwa pięknego, no te hale, powiem szczerze, no jedna z bardziej wysunięta, ale wiecie, to żeby jakoś można było komfortowo robić. Tutaj jeszcze będą powycinane drzewa, bo już są zgłoszone, będzie powycinane, wszystko będzie elegancko. A na galu tu się jeszcze później kiedyś w przyszłości to ogrodzi, a to na razie będzie w fazie późniejszej. Dobra, wsiadamy do ciągnika, bo naprawdę jest roboty pełno, a ja sobie tylko gdybam, a nic w tym kierunku nie robię, żeby ruszyć z robotą. No tak, no nie oszukujmy się, jestem podjarany tą halą łukową, przepraszam, liczbie, no okej, halami łukowymi. Naprawdę jest to coś cudownego, tak? Coś cudownego. No, lepiej nie mogę sobie tego wyobrazić. Pewnie zdziwicie się, czemu ja tak sobie się nie jadę od granic. A to jest spowodowane tym, że w końcu będę robił sobie tu drogę dojazdową dla mleczarki itp. Więc tu będzie to jeszcze wybetonowane, tylko jeszcze nie w tym okresie. Tutaj coś jeszcze będę kombinował. Ja to już mówiłem kierowcom od mleczarni, mówiłem, że to wszystko będzie elegancko poganiane. Żeby nie mieli krzywdy, że coś tam z samochodem dzieje, bo to wiadomo jak to jest rozpiedziem. Chociaż mimo tego i tak by się tu zmieścili, tak? Wycofnęli tu zbiornik jest z tamtej strony i by tu elegancko wjechali, ale jak już to będzie komfortowo, będą mieli. Tutaj będzie raczej po taniości będę rzadł, pewnie płotami betonowymi się to będę robił, oganiał. Więc może przy zimie są te płyty betonowe, jeśli nie będzie mrozu, to sobie położę te płyty betonowe i będzie elegancko. Co zrobimy poza nagraniami, można powiedzieć. Proszę Państwa, nasiałem jęczmień. Nasiałem sobie jęczmień, żeby tutaj już robota szła do przodu. Więc tutaj jest ten jedna taka robótka już zrobiona. Więc im mniej będę miał tu ogarnięcia, a teraz na jesieni to będzie elegancko. Tak, mam jeszcze tak jedną łąkę do obgolenia, aż tak to powiem. Jeszcze później mamy do obgolenia, no jak powiedzę, tamtą łąkę właśnie z tyłu, tam z tyłu, to nie zobaczycie, bo uży się nim osianie. Ale jak się obróci, to wam pokażę. Ale wiecie, już to są te nowe ziemie, które kupię. Więc tam muszę dookłosić łąkę. O dziwo, ja się teraz w tym momencie zdziwiłem, bo we wrześniu mogłem już się czytać na kaszonkę, ale tego nie będę robił. Mamy to po prostu w kwietniu, w marcu. Zatem sobie też to. Ponieważ teraz to będzie ten podozmian, to jest podozmian. To jest zazielenienie na zimę, 50% musi być, więc ja to muszę sobie tak spokojnie to oganiać. Więc ja tutaj nie będę sobie tutaj szalał zbytnio, jak na razie, pod tym względem. Więc nie ma takiej tragedii. Kurwa, nie zakładałem balast, nie tutaj blisko, to nie będę raczej go zakładał. Ale tego przodu. No i tak, mamy tylko 310 zł. Podkowaliśmy się, ale tak, zapłaciliśmy fotowoltaikę. Ja i tak jeszcze zapłaciłem 12,5 tysiąca, bo troszeczkę jedną ospę mi dali. Tylko chcę koszty ciąć, ale nie chcę aż tak drastycznie ciąć. Bo wiecie, ja kupię co 2 miesiące ospę, więc ja kupiłem w tym miesiącu, tak kupię co 2 miesiące ospę i mam spokój. A tym musiałem zapłacić teraz w tym miesiącu, bo tam w tym miesiącu nie kupowałem, tylko 2 miesiące temu. Tak 12,5 tysiąca musiałem zapłacić. Więc troszeczkę pieniędzy. Powiem tak, krowy zwracają się teraz elegancko. Nie ma co mówić, pieniądze z mleka są naprawdę bajeczne, więc ja się bardzo z tego cieszę, że mogę sobie tak pozwolić na taki rozwój. No bo kurwa, no te hale łukowe siedzą mi cholernie. Zobaczymy jak to będzie finalnie wyglądało wszystko w okresie zimowym, żniwnym. Bo raczej teraz, jak już mam te hale dwie, to zboża sprzedawać nie będę. Będę sobie teraz magazynował żyto, przyżyto, pszenicę, wszystko będę sobie magazynował, żeby po prostu zimę sobie to po prostu sprzedawać. Więc naprawdę teraz laleczka. Teraz jeszcze ewentualnie kukurydzę, teraz sprzedam bo już ten rok chcę zrobić ze sprzedażami całkowicie. Taki już mam plan, bo nie chcę jeszcze się rozpieczętowywać tego. Tych pięknych obiektów, tych pięknych budynków, które są dla mnie naprawdę sztosiwem. Nie, to posadka dużo kosztowała.
ale mnie nic nie interesowało. Zrobili, postawili, jest laleczka. Nic już się nie dosięgło. Teraz mam w końcu gdzie bizona postawić. Będę miał w końcu konkretny sprzęt, znaczy sprzęt, przepraszam, konkretne budynki do postawienia właśnie naszych marzeń, żeby nie stały na zewnątrz. Będzie można postawić normalnie przyczepy, będzie można postawić po prostu ciągniki sobie z, jak to się mówi, przezimować. Wszystko będzie jak ta lalka teraz. Myślę, że cena adekwatna po 180 tysięcy to takie dwie hale, to musi zdarzyć, że jest naprawdę elegancko. To teraz mi zostaje tylko 100, przepraszam, nie 100, tylko zostaje mi 60 tysięcy do zapłacenia, więc myślę, że to mówię w ciągu 2 miesięcy zapłacę, bo tak się ugadaliśmy. Wiem, sporo to pieniędzy. No ale patrząc, czyli jaka płacę za mikerytów, 20 tysięcy, teraz jeszcze te 30 tysięcy zapłacę sobie co miesiąc. 2 miesiące później już będę miał to z bańki. Więc już mam lalkę. Jeszcze muszę tylko w listopadzie, jeśli będę miał pieniążki oczywiście, bo to też wszystko zależne, kupić jałówki. Właśnie. Żeby znowu odchować i później sprzedać z zyskiem. Później kupić, dołożyć, kupić krowiec. No tak jakoś sobie po prostu to plądrać, bo teraz jeśli miał 25 krów kupić, no to już jest koszt do 50 tysięcy, tak na szybko liczę. Sporo. Mam 160 tysięcy, nie pamiętam dokładnie. Więc teraz nie będę na razie kupować tych jajków, bo lejówki, jak sobie mieliśmy to teraz, podchowaliśmy, daliśmy, dołożyliśmy po tysiaku do krowy i kupiliśmy krowy właśnie do tej obory. I teraz jest wszystko pięknie ślicznie. No teraz tak, tu mamy oborek, to jest postawiona w zeszłym sezonie. Tutaj mamy fotowoltaikę na dachu, tam mamy na tej oborze też mamy fotowoltaikę. Teraz mamy hale łukowe, normalnie coś pięknego. Coś, co było moim snem, odkąd to zacząłem. Naprawdę to jest coś pięknego. No. Nie spodziewam się, że w ciągu, nie wiem, 6 lat. Chyba 6 lat. Tak, 6 lat pokazuje mi. 6 lat ja będę w stanie zakupić praktycznie inne rzeczy, tak? Czyli tego case'a, kupić Ursusa, kupić drugiego case'a, kupić, wymienić jedną kupić prasę, wymienić prasę, sprzedać drugą prasę, kupić trzecią prasę, można powiedzieć w takim sensie. Kupić przyczepy, no kupić wszystko. Naprawdę. Jest coś pięknego. A o to chodzi. O to chodziło, żeby dążyć do tego wszystkiego. No teraz tylko no co, kredyty będą. Kredyty będą, no ale to będą kredyty. Nie, tu przepraszam. To chyba było. Tutaj. Mamy jeszcze. No co, mam 130 tysięcy i mam 318 tysięcy. Mam sporo, ale to już nie jest aż tak dużo. To jest tam 20, ile? 13, 17 tysięcy powiedzmy, nie musiałem mieć spłacać w tym miesiącu tych kredytów. No ale to widzicie, że to się spłaca samo siebie. Krowy spłacają wszystko, tak? Krowy, można powiedzieć, zarobimy na tą halę, na te hale łukowe, tak? Więc naprawdę, tu już jest sztos. Teraz na pewno, jeśli będę chciał, jeśli będę miał możliwe pieniądze. No bo teraz tak, listopad, grudzień to są pieniądze przeznaczone na spłatę tej hali, tej zielonej hali łukowej. Więc naprawdę tu miutki orzeszki. No jeśli teraz pospłacamy to i płacimy fotowoltaikę, no to jest trzeci miesiąc, czyli mamy jeszcze listopad, grudzień, styczeń. W styczniu schodzi nam fotowoltaika. No to zdaje mi się, że to będzie na największym porządku, żeby tylko ogarnąć. A teraz, jeśli teraz co pierwsze pieniążki, które będę miał na koncie, bo widzę, że paliwa ma mało, a nie kupiłem, trzeba będzie później chyba Leonem podjechać. Nie zwróciłem uwagi nawet, powiem szczerze. No ale za 300 zł to akurat nakupię 50 litrów przy dobrym tempie. 50 litrów, no to tam coś tam zrobię jeszcze. Ale tak, muszę zadzwonić do byłego szefa. Jego pożyczałem przystawkę. Nie przystawkę, przepraszam, pożyczałem sieczkalnię. Że
czy byłaby możliwość użyczania, czy ewentualnego przyjechania tutaj i skoszenia dla mnie tego koledzy w listopadzie prawdopodobnie. Więc te pieniądze też będą przeznaczone na jakiś tam większy rozwój. Muszę spadać tylko z tego, co będzie można pospadać, czyli halę, jeśli zależy się też jaki tonaż będziemy oczywiście mieli, ale jakaś cegiełka na pewno będzie do tego, by już mniejsza kwota była już u nas z głównego konta, tak powiem. No ogólnie naprawdę jestem szczęśliwy, że tak to poszło. Teraz na wiosnę będziemy mieli byki. Też pewnie z lekka 200 tysięcy zarobimy. Więc to będzie coś ciekawego. Będzie na pewno kolejny ciągnik na gospodarstwie ewentualnie. Mam już kupca na usus, ale też właśnie kłóci mnie, żeby go sprzedać. No koszt, jaki ja cenę zawinowałem, to był 70 tysięcy. Zwłaszcza, że osoba, która chce kupić, to jest kuzyn mojego znajomego, tutaj pożyczam sieczkę, a nie jedną rzędówkę. No powiem szczerze, że też nie chcę go zdrzeć z tych pieniędzy, tak powiem. Tak sobie myślałem, no chyba sprzedam, bo on za to 65 tysięcy. Bo to już rymieć, jest tuz, jest wszystko. Więc patrząc racjonalnie, myślę, że to będzie spora cegiełka pod zakup większego ciągnika właśnie na gospodarstwo. Myślę tak 150, 140, 160 koni, coś w tym przedziale. Jeśli będzie 150 koni, no to będzie luksus. No bo też na wiosnę będę chciał kupić jedną ważną maszynę, która pozwoli mi już co nieco lepiej tutaj robić. Wiadomo, jest postęp, trzeba się rozwijać. Wiadomo, tymi ciągnikami jest człowiek się jeszcze zbytnio nie narobił, tak powiem. A tak, według tego wszystkiego usus dla mnie nie powiem, że jest zły, bo jest to ciągnikiem. Ale nie ma takiego komfortu jak właśnie ten case, a zwłaszcza już ten duży case. Więc nawet się zastanawiam, ewentualnie sprzedać tego mojego case'a, kupić tego i sprzedać tego ususa, co też mi się opłacało. No przepraszam, bo się do mnie na tego case'a zapiął i wiecie, później w czasie będę miał duży ciągnik, no tylko ten będzie latał przy opeskiwaczu, a nie przepraszam, przy opeskiwaczu lata 30. I może w opeskiwaczu będzie chodziła 30, wiadomo. Więc patrząc na to, no to ten troszeczkę to bardziej chnąć do przodu. Wiem, że ten mały case, który przepraszam, że stoi, był dopiero kupywany, można powiedzieć, bo chyba kupywany był w kwietniu. Znaczy kupywany był już wcześniej, bo w okresie zimowym kupywany to był przygotowywany przez okres zimowy. W kwietniu przeprowadzony. A tam nie jest ogólnie ogrywany nic. Był to tylko typowy ciągnik do paszowozu, do niczego więcej. Więc nie wiem, zobaczymy jak to wszystko finalnie wyjdzie. Panie płaci mnie tego ususa wziąć, bo jeśli byśmy teraz go sprzedali w tym momencie, mamy możliwość spłacenia hali łukowej, jesteśmy na czysto. Więc no jednak 30 tysięcy by było luksus tego, wiadomo, od nich jeszcze podejrzewam nie jedna będzie tutaj konstrukcja zrobiona, powiecie pewnie, że czemu tak jest dziwnie, tak popalowane wszystko. Jest to spowodowane tak tą wylepką, wszystko porobione, po to, żeby nie zalewało mi nigdzie tutaj właśnie środka, więc żeby tam spadki jakieś były porobione. Dlatego tak to dziwnie może wyglądać, że coś tam nie gra. Wizualnie, ale o to chodziło właśnie, żeby tam spadki były, żeby woda się nie dostawała, się będzie po prostu zboże rozgrywane, tak? Więc patrząc, no to jest dobrze pomyślane. Jest to bardzo dobrze pomyślane pod tym względem, więc no, tragedii to nie ma. Właśnie pod tym względem. Fajnie, przyniczka sobie będzie dała sobie rozła. No co, teraz na wiosnę będziemy tylko mieli siew kukurydzy, owsa i soi. No. Tylko będziemy trochę kukurydzy, będziemy mieli więcej, bo tam pożycie kukurydza, tam będzie właśnie, gdzie jest a przyczepą właśnie ten kawałek, tam będzie owiec, bo teraz było przyrzy, to tak. No, miałem kukurydza być, ale nie, kukurydza tam będzie. A po dole skupimy, jak nie to owca nie będziemy mieli. Robimy taki większy areał właśnie związany z kukurydzą. W sumie, czy ja muszę cały czas robić żyto, przyjęcie żyto. W tym roku mamy żyta
sumienie mamy tylko dwa kawałki. Żyta, przeżyta w tym roku nie siałem. No zobaczymy, jak to tylko finalnie wyjdzie. Nie ma tragedii, powiem tyle. No nie ma tragedii, naprawdę jest. Dla mnie to jest już teraz innego, że to jest wszystko poganiane. No i co? Jeśli teraz pospacamy to. Nie oszukujmy się, że nie rozpacać. No to będzie na pewno jakaś inwestycja, jeszcze jak ten czujnik przyjdzie, no to na pewno jakaś inwestycja w końcu w jakieś większe maszyny, nie wiem, podejrzewam, że jakiś siernik będzie przyjdzie pewnie w strzale. Bo zbożówka, powiem szczerze, no jeszcze sobie daje radę. A tym areale, może naprawdę tego arealu jest sporo, ale zbożówka sobie daje radę. No tutaj to nie mam co ukrywać, ale zobaczymy. Znaczy, to jest jednak wena aktywna, to jest przyjemnik, może 2,5 metra, ale to jednak robotę swoją piękną robi, więc ja się tu bardzo z tego powodu cieszę, że to tak wszystko się ogarnia i jest elegancko. Miód. Tak na moje oczy, jak na to patrzy. Kurwa, no dla mnie marzenie życie, że w rzeczywistości. Nie mówię o Harry'u po względem budynku magazynowego, tylko po względem oboje właśnie. Dobra, nie przedłużam dzisiejszego odcinka, więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli takie już nie mi się spodoba, to jest szybkie, w ogóle komentarz, dzięki za oglądanie, jeśli chodzi z tego odcinka, na razie, cześć.